Do końca kwietnia miasto powinno być uporządkowane, poczynając od stanu dróg po nasadzenia zieleni i kwiatów. To wniosek płynący ze spotkania prezydenta miasta z przedstawicielami suwalskich służb mundurowych, miejskich firm i spółek oraz prezesami spółdzielni mieszkaniowych. Zima w tym roku nie była łaskawa i zostawiła po sobie sporo zniszczeń w jezdniach oraz na terenach zielonych, uważa Czesław Frankiewicz. Do 18 marca miasto wydało na akcję zima 1 865 tys. Teraz czas na akcję wiosna, czyli porządki. Trzeba uprzątnąć ulice, chodniki, place, odnowić poziome oznakowanie ulic, umyć znaki pionowe i sygnalizatory, uporządkować zieleńce, informuje ratusz. Zajmie się tym zarząd dróg i zieleni. Prócz tego zadaniem pracowników tej spółki będzie zasadzenie blisko 50 tysięcy kwiatów, ponad setki drzew i około 400 krzewów. Zarząd budynków mieszkalnych doprowadzi do ładu administrowane tereny, podobnie spółdzielnie mieszkaniowe. Pod lupą znajdą się gniazda śmietnikowe. ZBM uruchomi też pilotaż rozwiązania ograniczającego osobom postronnym dostęp do wiat śmietnikowych. W połowie kwietnia przy blokach 4B i 4C przy ulicy Kowalskiego mieszkańcy otrzymają specjalne wkładki umożliwiające dostęp do wiaty, która Pozostanie niedostępna dla tych, którzy w niej nie powinni zostawiać swoich odpadów. Do przeanalizowania takiego rozwiązania prezydent zachęcał również przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Do porządku wewnątrz i na zewnątrz zostaną też doprowadzone autobusy komunikacji miejskiej, które przejdą gruntowne sprzątanie i mycie. Jeśli chodzi o Osir, jego pracownicy pod koniec kwietnia wrócą do czyszczenia koryta. Czarnej Hańczy. Tym razem będzie to odcinek wzdłuż ulic Reymonta i Krzywulki. Straży Miejskiej prezydent polecił baczne obserwowanie stanu chodników przy prywatnych posesjach, sprzątanie terenów po wizytach czworonogów. Przypominamy, że za sprzątanie po psach odpowiadają ich właściciela.